Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, pan Henryk Furman. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dobry, pełni pan swoją funkcję od kilku dni zaledwie, a już pan trafił na pierwsze strony lokalnych mediów. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości zarzuciła Miejskiej Komisji Wyborczej, że została za późno powołana, w związku z tym nie można zarejestrować kandydata Prawa i Sprawiedliwości i rozpocząć kampanii wyborczej. Myślę, że głównie chodzi pani Zalewskiej o to, że nie mogła rozpocząć kampanii wyborczej. Ja zacytuję. Kampania w myśl ordynacji wyborczej, artykuł 88. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. I to wszystko pani Anna Zalewska razem z komitetem mogli prowadzić kampanię wyborczą. Czyli to oznacza, że pani posłanka Rzeczpospolitej Polskiej nie znała ustawy? No wystarczy zaglądać do ustawy dokładniej. Być może, że przejrzała tylko tą ścisłą ordynację wyborczą, ale w przypadku, gdy nie ma dokładnego wyjaśnienia poszczególnych artykułów, jest ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i tu jest dokładnie napisane. Dobrze, czyli zgodnie z prawem wyborem kampanię wyborczą można było prowadzić już od momentu ogłoszenia daty wyborów przez prezesa Rady Ministrów. Kampania wyborcza kończy się 24 godziny przed dniem wyborów. Tak. Ale z tego, co wiem, w trakcie tej kampanii wyborczej zmienią się pewne przepisy dotyczące prowadzenia tej kampanii wyborczej. Czy kiedy muszą zniknąć billboardy z ulic Wałbrzycha? Billboardy w ogóle. Z tego, co wiem, miało nie być billboardów. My się tym nie zajmujemy tak naprawdę, także nie do mnie to pytanie. Z tych informacji, które się medialnie pojawiały, ordynacja wyborcza została zmieniona w tym elemencie, że tak naprawdę 1 sierpnia te billboardy muszą zniknąć, ponieważ zmieniają się zasady prowadzenia kampanii i kandydaci będą mieli ograniczone możliwości prezentowania się kandydatom. Rozumiem, że pan nie ma szerszej wiedzy na ten temat. Nie. Ilu kandydatów się w tym momencie zgłosiło? Rozmawiamy w poniedziałek, rozmowa nasza będzie prezentowana w środę, więc musimy posiłkować się wiedzą, którą mamy na tą chwilę. Jest poniedziałek, ilu kandydatów jest zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą? Na tą chwilę jest zarejestrowanych dwa komitety, czyli komitet Patryka Wilda i Kamila Zielińskiego. Przy czym protokół o przyjęciu zgłoszenia odebrała tylko pani Zalewska. Natomiast pan w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, tak? Tak. Natomiast pełnomocnik Komitetu Wyborczego Patryka Wilda, pan Skorupski, jeszcze nie odebrał. A z czego to może wynikać, pana zdaniem? Nie mam pojęcia. Być może coś ma tu na rzeczy, ale nie wiem. W każdym razie ja osobiście informowałem telefonicznie pana Skorupskiego, że już może odebrać. A czy zarejestrowanie tych komitetów, ta procedura, o której pan mówi, to znaczy, że podpisy złożone przez poszczególne komitety zostały już zweryfikowane, sprawdzone? Tak. Jak to się odbywa? To jest kilka tysięcy podpisów. I ile pan ma osób do pomocy? 3000 potrzebnych podpisów jest. No, najczęściej, bo poprzednio też jak przewodniczyłem Miejskiej Komisji Wyborczej, składa się minimum tak 1000 czy więcej, o więcej, bo przy weryfikacji okazuje się, że nie wszystkie głosy poparcia są ważne. Ale jak ta weryfikacja wygląda? Ja pana pytałem przed chwilą, ile pan ma osób do pomocy? Dostaje pan tą listę i skąd pan wie, że to... 7 osób liczy Komisja Miejska. Ja i wiceprzewodnicząca pani Gosia Flis i 5 członków komisji. I oglądacie te podpisy i jak jesteście w stanie zweryfikować, że te osoby rzeczywiście się podpisały? Weryfikujemy na tej podstawie, że musi być przede wszystkim adres zamieszkania. Adres zamieszkania wiemy, że to jest ulica i numer przynajmniej domu, jak nie mieszkania też. Musi być miasto, bo to też jest w adresie zamieszkania.
Przy czym były właśnie takie problemy, że nie było miasta wypisanego przy poparciach, przy głosach poparcia. Następnie PESEL weryfikujemy, czy jest dobrze napisany, czy nie jest przypadkowo zmyślony, bo i takie się zdarzało, że ktoś nie ma dowodu, więc pisze cokolwiek i już jest ok. No, nikt nie jest w stanie tego zweryfikować wcześniej, kto zbiera listy, natomiast my musimy. Ale czy Miejska Komisja Wyborcza ma, nie wiem, dostęp do jakiejś ogólnopolskiej bazy tych PESEL-i, żeby sprawdzić, czy taki PESEL w ogóle w bazie istnieje? Nie, my... Czy tylko sprawdzacie, czy jest tyle cyferek, ile trzeba, żeby było? No na tej podstawie kobieta, mężczyzna, żeby to grało. No i podpis. Bywa tak, że jest podpis ten sam na przykład przy obu kandydatach, przy dwóch, przepraszam, popierających. Mhm. No, ktoś pewnie może stał obok, ale ten ktoś za jednym zamachem podpisał, ale tak być nie może. Nie może się jedna osoba... Ten głos się nie liczy, nie. Nie można podrobić, nie można podpisać się cudzym nazwiskiem, nawet za jego zgodą. No tak, ale może się wyborca podpisać na listach dwóch kandydatów. To nie jest, może. To nie jest problem. Tak. Czy te podpisy, które zostały złożone, jakąś część odrzucono właśnie w trakcie weryfikacji? Tak. Jak duża to była część? Nie były to straszne. Kilka procent czy kilkanaście procent? Kilka. A to o czym to świadczyły te podpisy? Nie sprawdzaliśmy, nie przeliczaliśmy tego na Ale te podpisy pana zdaniem wynikały takie czeskie błędy? Myślę, czy że pana zdaniem jednak tam gdzieś można było powiedzieć, że była próba oszukania komisji? Nie chodzi o oszukanie. Po prostu ci, którzy zbierają podpisy na listach poparcia, nie wiedzą dokładnie, na co trzeba zwracać uwagę. Mhm. I było też tak, że mieliśmy podpisy ludzi nie z Wałbrzycha, a tylko obywatele Wałbrzycha. A czy po zarejestrowaniu komitetu z kandydatem tego komitetu jeszcze podpisy wolno zbierać? Jeżeli zarejestrował komitet kandydata, jeżeli jest przyjęty, oznacza to, że jest wystarczająca ilość podpisów popierających i uważam, że już nie powinno się zbierać tych podpisów. Ale zarówno Kamil Zieliński, jak i Patryk Wild deklarują, że te podpisy cały czas są zbierane. Nie wiem. A to jest legalne? Sprawa, nie chciałbym tu mówić o legalności. Ale jak to wygląda od strony... Nie zmienia to formalnie, czy państwo, jeżeli został kandydat zarejestrowany, uzyskał tą limitowaną, znaczy tą określoną liczbę głosów poparcia, nie ma najmniejszego sensu ani potrzeby zbierać dalszych podpisów. To się pojawiają pytania dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli te podpisy nie są potrzebne do rejestrowania komitetu i kandydata, to w takim razie osoba podpisująca się może mieć wątpliwości, w jakim celu te podpisy zostaną dokładnie wykorzystane. Tak, dokładnie tak. Jeżeli sobie zdaje sprawę ten ktoś, kto podpisuje, no to może mieć wątpliwości, w jakim celu, bo nie ma najmniejszej potrzeby zbierać to dla kandydata. A czy to, że komitet Patryka Wilda nie odebrał jeszcze tej informacji o zarejestrowaniu kandydata, pana zdaniem może świadczyć, że zbierają podpisy i próbują jednak przekonać osoby podpisujące, że to jest jeszcze na potrzeby? Powiem tak, według mnie pan Skorupski taką wiadomość powziął ode mnie w chwili, gdy do niego zadzwoniłem, powiedziałem, że został przyjęty kandydat, jest protokół do odebrania, ale nie odebrał tego protokołu, więc nie wiem, jak pan Skorupski będzie to interpretował, że ma wiadomość o tym, czy nie, że zarejestrował. Rozumiem. Dobrze, najprawdopodobniej będzie też tak, że podpisy złożą do środy i zarejestrują swoje komitety poparcia również dwaj pozostali kandydaci, którzy mu o tym mówią, czyli Mirosław Lubiński i Roman Szełemej. Będziemy mieli czwórkę kandydatów w wyścigu. Najważniejsze w tym momencie pytanie i przez wszystkich powtarzane to jest to, czy jesteśmy w stanie zagwarantować uczciwość tych wyborów. Na pewno tak. Czy pana komisja, znaczy... co pana komisja może zrobić? Bo to zawsze będą jednak wątpliwości. Ja właśnie politycy tutaj, mogą tu, jeśli chodzi znieczać ostro, te wątpliwości. Jeśli chodzi o stronę, to co może Miejska Komisja Wyborcza,
My możemy tylko dobrze wyszkolić obwodowe komisje, czyli członków obwodowych komisji wyborczych, których powołamy i będziemy szkolić. I to wszystko, co my możemy zrobić. My musimy czuwać nad tym, żeby te wszystkie w dniu głosowania, po przeliczeniu głosów, sprawdzić, czy dobrze zostały policzone, czy dobrze zostały zakwalifikowane, ważne, nieważne, ilość tych głosów zweryfikować ewentualnie, gdyby była pomyłka. I to wszystko, co my możemy. Nie mamy, możemy też, powiedzmy, że mają wątpliwości obwodowe komisje wyborcze, mają prawo do nas dzwonić, do komisarza wyborczego, no ale raczej poprzez nas. My tu jesteśmy pośrednikiem, chociaż niekoniecznie, i podpowiadamy i może nie pouczamy, ale doradzamy, jak zrobić w sytuacjach nietypowych, których nie było na szkoleniu. Mhm. Z tego, co jest mi wiadome, to będzie przy każdej komisji, obwodowej będzie jakiś ktoś, policjant, powiedzmy, uznajmy to, w mundurze, ale będą też niemundurowi. A czyja to jest inicjatywa? Jakiś dodatkowy obserwator, rozumiem, tak? Będzie przy komisji obwodowej. I kto tych obserwatorów zaprosił? Kto organizuje to przedsięwzięcie? Nieoficjalnie wiem, że były też pytania z CBA o takich praktykach, no i co zrobić, żeby tego nie było, ale myślę, że tutaj prezydent ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o sprowadzenie kogoś, kto będzie nas, kto będzie doglądał. Jedną fundację znaną w całej Polsce pan prezydent już do Wałbrzycha sprowadził i były rozmowy właśnie na ten temat, jak zabezpieczyć wybory, ale mnie interesuje taka praktyczna strona. Pan odpowiada akurat za członków obwodowych komisji wyborczych, mówi pan, że będziecie tych członków szkolić. I co w momencie, jeżeli obwodowa komisja siedzi, widzi, człowiek pobiera kartę, wkłada ją sobie do kieszeni marynarki i wychodzi z tą kartą? Takiego człowieka można złapać za fraki, można mu tą kartę odebrać, dzwoni się po policję. Jak to w praktyce będzie wyglądało? Co pan będzie na szkoleniach przekazywał? W praktyce będzie to tak wyglądało, że członek komisji obwodowej, który zauważy, że dzieje się coś innego niż powinno, powinien szybko zawiadomić albo nas, albo policję, która będzie, że tak powiem, w sąsiedztwie prawie, i wtedy będzie można wyjaśnić. Policja zna się na tym i wie, co komu wolno, co nie wolno. Co pan myśli, że to jest, że to taki sposób będzie skuteczny? Bo tą kartę sobie do marynarki można schować również za kotarą. I nikt tego nie zauważy. Jeżeli ktoś się uprze, to zawsze znajdzie sposób. Więc pytanie jest teraz, na ile możemy zagwarantować, że wybory w Wałbrzychu powtórzone, przedterminowe będą, że można je uchronić przed fałszerstwem kolejnym? Gwarancje są takie, że będzie zwiększona ochrona po prostu tych komisji i komisje nie będą pozostawione jakby samemu sobie, i że będzie jakby taki prawie dotykalny nadzór. Że ten policjant będzie bliżej, nie trzeba będzie dzwonić 997, tak, tylko będzie kręcił się w pobliżu tych obwodowych komisji. Tak. I będzie go można łatwiej. Tak. I członkowie obwodowych komisji będą mieli telefon do takiego policjanta, żeby on się szybciej pojawił? Kłopoty, myślę, polegały na tym wcześniej, że ktoś nam, nie wiem, schował kartę, czy zrobił coś nie tak, jak powinien. No, trudno było złapać fizycznie gościa i trzymać. Teraz będzie tak samo. No, ale będzie członek obwodowej komisji wyborczej też nie może sobie tak po prostu wyjść z lokalu w poszukiwaniu. Ale już ten policjant, o którym mówimy, już będzie miał większe prawo do zweryfikowania zachowania tego głosującego. Czyli liczymy w tym momencie na policję. Tak, na pewno. Kto płaci za te wybory przedterminowe prezydenckie w Wałbrzychu? Czy to jest budżet miejski, czy to jest jak budżet... Jak zawsze społeczeństwo, aczkolwiek powiem panu, nie interesuje mnie kto bezpośrednio płaci. Członkom obwodowych komisji wyborczych trzeba będzie zapłacić. No to myślę, że to PKW zarządza. Państwowa Komisja Wyborcza zarządza. Pan nie wie dokładnie, ale pan stawia, że budżet państwa jednak, a nie budżet miasta. No zawsze społeczeństwo płaci. Na końcu się okazuje, że jest tym ostatnim podatkiem. No tak, pytanie z której kieszeni. A może pan powiedzieć naszym widzom, tak w krótkich słowach wytłumaczyć, dlaczego oni będą musieli iść do wyborów dwukrotnie w ciągu najbliższych miesięcy? Dlaczego
To jest oczywiście dla osób wtajemniczonych dosyć proste, ale jednak jest mnóstwo mieszkańców Wałbrzycha, którzy mówią, no dlaczego najpierw wybieramy prezydenta, a miesiąc później część oczywiście tylko Wałbrzycha będzie musiała gonić do komisji wyborczych raz jeszcze. Dlaczego tego nie można było? Wiesz, byłoby tak, że głosowalibyśmy w piątym okręgu wybory uzupełniające do Rady Miejskiej i na prezydenta powtórzone, ale w wypadku, gdy Piotr Kuczkowski zrezygnował z mandatu prezydenta, należy w myśl ordynacji wyborczej wybrać następnego prezydenta w przyspieszonych wyborach. I to jest określone liczbą dni i datami. Także musieliśmy, należy wybory prezydenta oddzielić od Rady Miejskiej, od wyboru do Rady Miejskiej, choćby tymi datami. To było, te wybory zobligowane były tymi datami i dniami, ilością dni. To by było takie wytłumaczenie, natomiast jeśli chodzi o powtórzone wybory do Rady Miejskiej, no to odbędą się one na tej zasadzie, że będą powtórzone od momentu głosowania. Także na listach wyborczych, będą na listach kandydatów, te same, nazwiska, te same kandydaty, nie może się zmienić. Przyzna pan, że gdyby można było te wybory jedne z drugimi połączyć, bo przecież w normalnym trybie wybory do Rady Miejskiej i na prezydenta odbywają się jednocześnie w tych samych obwodowych komisjach, to nie trzeba by było jeszcze raz powoływać członków obwodowych komisji we wrześniu i im płacić za dzień pracy. Ale wybory uzupełniające do Rady Miejskiej są tylko w okręgu numer 5. Tak, ale nie tam, zgoda, ale w okręgu numer 5 w takim razie komisje obwodowe będą działały dwa razy. Raz w sierpniu, raz we wrześniu i trzeba będzie dwa razy tym ludziom zapłacić za swoją pracę, a podejrzewam, że i policjantom, i obserwatorom różnym trzeba będzie zapłacić drugi raz. Czy pan dostał już jakieś informacje o tym, że część kandydatów z list w okręgu 5, czyli głównie na Podgórzu, nie wyraża ochoty kandydowania Po raz drugi? Żeby nie kandydować po raz drugi, musi dany kandydat napisać oświadczenie, że nie wyraża zgody na kandydowanie i to musi trafić do nas, do Miejskiej Komisji Wyborczej, ale nie tej, która teraz jest tutaj. Ja reprezentuję i tą akurat, bo w tamtej komisji też przewodniczyłem, natomiast tamta komisja nie ma nic wspólnego z tą. Do komisji, która z automatu będzie komisją... Jest pan głową dwóch ciał. No niech tak będzie. Okej. I do tamtej komisji drugiej, która się zajmuje wyborami uzupełniającymi do Rady, nie wpłynęły jeszcze żadne informacje? Ponieważ pytam dlaczego. Dlatego, że jest dosyć istotna kwestia kandydowania pana Stefanosa Wangielu, podejrzanego w sprawie okupowania głosów. On jest akurat z tego okręgu piątego. Na razie oficjalnie nie powiedział, czy będzie kandydował, czy nie, więc jest 50% szans tak naprawdę, że się wycofa. Czy on ma jakiś termin na powiadomienie was, że się wycofuje? Powiem tak. Tak zapytał pan dosyć mądrze, niby Stefana, a jednak mnie, bo czy ma jakiś termin. Do końca dnia, kiedy będziemy przyjmować jakby te od nowa, będziemy kwalifikować te zgody wcześniejsze, zawsze może napisać, że nie wyraża zgody do końca godziny 24. A to jest jakiś konkretny dzień w kalendarzu? Na ileś dni przed wyborami, bo o co mi chodzi? O to mi chodzi, że w tym momencie nie umiem powiedzieć dokładnie. Bo może się zdarzyć, czy może się zdarzyć taka sytuacja? Ale jest to na pewno określony dzień. Stefanos Ewangielu mówi, że rezygnuje, a jego nazwisko jest na kartach, bo już są wydrukowane. Nie. I co wtedy? Stefan Ewangielu, jeżeli już mówimy, to on, żeby nie kandydował, musi do nas wystosować pismo. Jeżeli nie wystosuje, to on może mówić wszystko, ale będzie na listach. Jeżeli będzie lista. Czyli po tym dniu, o którym rozmawiamy, ale nie potrafimy go umieścić w kalendarzu, jeżeli Stefanos Ewangielu przynosi wam nagłą rezygnację, to mimo wszystko jest na kartach do głosowania i może zostać wybrany. Tak naprawdę jego rezygnacja już jest wtedy... Nie, to już...
To wszystko się odbywa przed kwalifikacją kart do głosowania, bo jest określony dzień, do kiedy można zmienić decyzję i potem już idą karty, jak już jest pewne, że startują te i te osoby, wtedy my dopiero tworzymy karty i dajemy do druku. No właśnie o to chodzi. Czy on w momencie... Nie może się znaleźć na karcie, jeżeli wcześniej powie, że rezygnuje. A gdyby to zrobił dzień przed wyborami, jak są karty wydrukowane? Nie, nie, nie. To już jest wszystko za późno. Czyli o to mi chodzi. Czyli no, jeżeli on zdecyduje się za późno, jego nazwisko jest na kartach do głosowania, to jest istotne. Może wchodzimy w pozorne szczegóły, ale wyniki tych wyborów mogą zmienić układ sił w Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Ja jeżeli rozumiem. Platforma Obywatelska straciłaby 2 mandaty, generalnie koalicja zdobyłaby 1, a opozycja 4, to mamy koniec koalicji w Radzie Miejskiej Wałbrzycha. I dlatego proszę mnie o takie rzeczy. Ja nie pytam o to, ja tylko mówię o konsekwencjach politycznych. Dlatego tak drążę kwestię tego, czy wyborcy nie zostaną wprowadzeni w błąd nazwiskami, które będą na karcie, a de facto nie będą się liczyły. Jak to zostanie potraktowane, jeżeli Stefanos Ewangielu albo każdy inny kandydat dzień przed wyborami mówi, nie, to ja dziękuję, ja rezygnuję. I co z tymi głosami na to, kandydata oddanego? Tak, no, będzie miał wszyscy kandydaci będą mieli określony dzień, do którego i godzinę, do którego będą mogli zrezygnować. I czyli po tym dniu ich rezygnacji nie będą, mogą ewentualnie nie przyjąć mandatu wtedy? No mogą, wie pan, może się stać się różnie, no może być, że nie daj Boże ktoś zmarł, no i też będzie głosowanie, ludzie będą głosować, nie wiedząc, że on... A do przeliczenia głosów w systemie Donta takie głosy się będą wchodziły, czy nie będą wchodziły, oddane na kandydata, który się wycofał dzień przed? Nie mam wiadomości tutaj takich szczegółowych w tym temacie. Nie miałem takiej potrzeby. Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Czy pan liczy na dużą frekwencję w wyborach jednych i drugich? Powiem tak, dużo się mówi o tej frekwencji, że to jakby czas taki, no jeśli chodzi nawet o sierpień, nieciekawy, no bo w tym czasie dużo ludzi wyjeżdża, ale ja jeśli można, korzystając tutaj z możliwości, to ufam, że ludzie świadomi, którzy tą demokrację, że tak powiem, wydarli prawie dla siebie, te prawa demokracji, niech skorzystają z tego prawa. To jest bardzo ważne prawo i dużo nam daje możliwości. Niech skorzystają z tego prawa i niech idą zagłosować. Niech nie pozwolą decydować innych za siebie. I kandydat wygra na pewno ten, który zdobędzie największe poparcie wśród ludzi, którzy zagłosują. Ale namawiam wszystkich, żeby szli zagłosować. Niech skorzystają z tego swojego prawa. Czyli pan wierzy, że wybory będą uczciwe? Ja wierzę. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Pan Henryk Furman, Miejska Komisja Wyborcza w Wałbrzychu, był gościem programu Gość Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.